Hej, ja jestem Sarcho, oto przed wami kolejny materiał wideo z gry Horizon Forbidden West. Odkryjemy sobie dzisiaj nową część mapy. Tutaj chciałbym troszkę pozwiedzać i przejąć kolejny obóz buntowników. Najpierw, zaczynając od tego schronienia, wyruszymy tutaj. Jest jakaś nieznana miejscówka, którą chciałbym odkryć. Mam nadzieję, że bez większych problemów tam się udamy. No i jak możecie zauważyć, kolejne malowanie przetestowałem, jeśli chodzi o twarz Aloy. Zdecydowałem się po prostu na trzecie malowanie z listy, tam jak podchodzimy do... Ten aktowie to wydobywali i zakłócili spokój Nornikom. Pewnie dlatego strop się zawalił. Mimo to dali radę uciec, ale maszyny takich dopadły. Okej, mam wrażenie, że ten komentarz Aloy to już słyszeliśmy swego czasu, kiedy tutaj podchodziliśmy blisko. W każdym razie musielibyśmy dostać się tam jakoś na górę i nie wiem, szczerze mówiąc, czy tędy powinienem ruszać, ale dokończając jeszcze to, co chciałem powiedzieć wcześniej, wybrałem sobie właśnie trzecie malowanie z listy. To jest nadal jedno z malowań Nora, więc jedno z takich bardziej oszczędnych. I chociaż nie jestem ich zwolennikiem, no to po prostu zdecydowałem się wybrać coś nowego. Tym bardziej, że dzisiaj może być sporo więcej eksplorowania i walki niż na przykład wykonywania jakichś zadań. Chociaż zobaczymy, jak to się rozwinie. Na razie, na szczęście, byłem w stanie tutaj wejść. I co my tu mamy, kurczę? Wygląda na to, że Solar Ptaki... Czyli nie mogę czyścić. No ale czego pilnujecie? Ognioskry pilnujecie, okej. No to powiem wam tak, tutaj rzeczywiście amunicja czyściwodna by się idealnie przydała. Ale spróbujmy po prostu zaatakować. W ten sposób się powinno udać. Jeszcze raz. I nie wiem, czy to już załatwi sprawę. No nie do końca. Wow, wow. Nie atakuj, nie atakuj. Jeszcze... Jedna strzała? Nie, już wystarczyło, okej. Teraz moglibyśmy tutaj ewentualnie spróbować podejść. Ale pewnie ten Solar Ptak mnie zauważy. Chociaż, czekajcie, podpalmy ognioskrę. Dziwna sprawa w ogóle, że mamy tutaj te maszyny, a jednak nie ma informacji, że jest to siedlisko Solar Ptaków. No tutaj w środku tylko jedna skrzynka. O, całkiem ciekawe zwoje. No dobra. Było warto tutaj podejść w takim razie. Od razu oznaczę sobie jakąś osadę, którą mamy niedaleko stąd. Myślę, że można by było tam polecieć, wykorzystując tarczoskrzydło. Tędy przeskoczymy. No, właściwie to równie dobrze mogłem tutaj z tej góry zjechać. Ale zobaczmy, czy w ramach tej osady możemy liczyć też na jakieś zadania? Raczej wątpię. Bo to jest raczej niewielka osada. Urwista wspinaczka. No mamy na pewno tutaj sprzedawców. W tym przypadku kolejne zwoje. Proponuję honorowy handel. Tutaj schowek, jest też i warsztat. I chyba nic poza tym tak naprawdę. Jedyne, co mogę sprawdzić, to czy nie ma tutaj przypadkiem dodatkowo jakiejś notki, ale wydaje się, że nie. Czyli możemy spokojnie ruszać dalej. No to będziemy mieli tutaj widoczne, jako właśnie taką nowo odkrytą osadę. Zastanawiam się, czy tędy bym jakoś przeszedł. Tutaj po drodze siedlisko chyżoszponów kwasowych. Musielibyśmy iść chyba tą ścieżką tutaj. Nie wiem, czy jest szansa, żeby przejechać tam na kolco grzbiecie. Mamy tutaj stosunkowo niewiele miejsca, ale chyba jakoś się przeciśniemy na szczęście. Chyżoszpony już wcześniej były zeskanowane, więc pomijamy to. Tylko uwaga, żeby mnie tutaj nie zaatakowały, a z tej strony mamy jednego. Idealnie się wpakowaliśmy. No i teraz jeszcze schronienie na przykład. Ciekawe swoją drogą, czy tędy przejadę. Bo to byłoby gdzieś tam. Co ciekawe, pod górę muszę się dostać. No możemy to sprawdzić oczywiście. Ile gruzu. Co tu się stało?
Lepiej się temu przyjrzeć. O kurczę. Weźmiemy udział w tej walce jeszcze? Możemy spróbować. Czy wy potrzebujecie pomocy? Zdobyliśmy ten honor wspólnie, Tytusienko. Powinnam się jeszcze rozejrzeć, zanim pójdę. Kurczę, ciekawe, o co chodzi. Aloy wspominała, że mamy tutaj sporo gruzu. Ale szczerze mówiąc, nie widzę niczego konkretnego. I zastanawiam się, czy w ogóle mamy tutaj co zwiedzać. Teraz wydaje się, że chyba nie. Skaner niczego mi nie wykrywa. Więc raczej możemy ruszać dalej. Tam ewentualnie. Drewniana maska. No dobra, to jest coś, co możemy chyba zbadać. Chyba pora przejrzeć ten gruz. No i chyba właśnie o to chodzi. Farbiarze zrobią z tego użytek. Ale to chyba nie może być zadanie, prawda? Sprawdzimy. Maska Tenaktów. Coś zniszczyło to miejsce. Są tam jakieś ślady, którymi mogę podążyć na górę. Ciekawe. Ścieżkę podświetlimy, bo oczywiście i tak tam na górę ruszamy. No ale jestem bardzo ciekaw, co my tutaj znajdziemy. Tu też mogę zbadać w jakiś sposób, czy nie za bardzo? Chyba nie. Idziemy zatem tutaj. Zostać i odpocząć, czy iść dalej? Nie będziemy odpoczywać. Kolejna skrytka z zapasami. Co oprócz tego? Koniec szlaku. Halo? Jest tam kto? Nic. Nie ma też śladów po ataku maszyn. Może wszystko zmiotła jedna z tych wielkich burz. Nawet jeśli ktoś tu był, od dawna już nie żyje. Okej, czyli to tyle. Taki właściwie dodatkowy smaczek, który miał nas doprowadzić chyba do tego schronienia. Całkiem fajna rzecz. No bo patrzcie, nie mogę tutaj niczego więcej zbadać. Z jednej strony szkoda, że nic więcej z tego się nie zrobiło. No tam mamy właśnie tę ścieżkę. Ale z drugiej strony fajnie, że też są takie dodatkowe motywy na odkrycie czegoś. A nie poprzez normalną eksplorację. Udawanie się od znacznika do znacznika. Kawałek grynszpanu. No nie no, komunikat Aloy jest całkiem jasny i klarowny, że niczego więcej tutaj nie mamy. Więc będę ruszał dalej i zastanawiam się, którędy. Myślę, że tutaj moglibyśmy. Tu w ogóle z tej strony mamy siedlisko ogniarzy, które wcześniej już miałem sobie oznaczyć i tam się udać, bo przypominam, że brakuje mi pewnych części ogniarza, aby odblokować jego dominację. I myślę, że zanim wybierzemy się do obozu buntowników, no to chciałbym tam jakiegoś ogniarza pokonać, licząc na to, że akurat trafię na pojedyncze części. I tak pewnie będę musiał zawalczyć kilka razy. No tutaj mamy oczywiście Mumakła. Z kolei ognisko też mogę sobie zaznaczyć, bo to będzie tam też na dole. Ten tutaj. Dane z kotłów pozwolą mi teraz dominować Mumakły. Ale nie będzie łatwo. No przede wszystkim to teraz nie ma większego sensu, żeby go dominować, bo i tak nie zaatakowałby żadnej innej maszyny. Często jest taki problem, że jak mamy te wielgachne maszyny, to w pobliżu nie ma innych. No i w rezultacie dominacja właśnie takiego przykładowego Mumakła niewiele nam niestety daje. Dobra, bo tutaj jeszcze siedlisko Hiroszponów z tej strony. Mamy to odkryte, ale dodatkowo coś na dole jeszcze. Maszyna jest tutaj. Ta maszyna jest odporna na kwas. No dobrze. Tutaj kolejna, ale ostrożnie, ja sobie zejdę. Czy muszę przejść jakoś tędy, gdzie jest ten wodospad?
To może być zatopiona jaskinia. A nie, tylko ognioskra. No tym bardziej oczywiście podpalimy i zabierzemy to, co się tutaj znajduje. A po raz kolejny jest to odłamek grynszpanu. No i jeszcze trochę surowców, w tym też właśnie kolejne zwoje i sploty. Dobra. No i tu już będziemy mieli to siedlisko ogniarzy upragnione. Czyli skaner ogniarza i główny obwód ogniarza. To jest potrzebne. Co najmniej dwóch bym musiał pokonać. O, mamy ogniarza alfa, panie i panowie. Czyli specjalna odmiana maszyny. Bardziej odporna. I teraz tak, tutaj mamy ten skaner. Trzeba będzie odłączyć. A poza tym, jeśli chodzi o drugi element, no to mamy po prostu jakąś niewielką szansę na zdobycie tego. Czyli mówię, no kilka razy trzeba będzie pokonać ogniarza. Ucho skanujące. Poprosimy. I teraz odłączyć to szybko. Mamy drugie ucho. Będzie głośno. I jeszcze ewentualnie dajmy wyrzutnie. Wow. Ale szybko podleciał do mnie. Dobra, 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 Aloy. Bo ja się tutaj nie wydostanę za chwilę. Będzie problem. Jak mnie szybko pokona. Czy ja bym dał radę jednak odłączyć, kurczę, tę wyrzutnię? Byłoby spoko. Zobaczyli mnie. Ale patrzcie, no dwa skanery ostatecznie zdobędę od jednej maszyny. Tylko obawiam się, że ten główny obwód nie będzie tak łatwo do zdobycia. Ej, a propos, jak on ma tutaj te miny, to ja bym może wykorzystał odpowiednią rzecz. Albo przetestowalibyśmy sobie w końcu to, co niedawno odblokowałem, tylko nie pamiętam, gdzie to było, w którym drzewku umiejętności. O, rozrywacz. Odrywanie elementów zwiększone. Obrażenia też zadawane słabym punktom i elementom. No dobra. Możemy spróbować. Chyba jednak... A właśnie, muszę to najpierw aktywować. Jeszcze to jedna sprawa. Wszystko jasne. I teraz spróbujmy odłączyć wyrzutnię. Jeśli będę miał czas. Oczywiście odłączone. Nie będę go atakował, tylko podrzucę tutaj te miny. Dobrze. Jest jeszcze jedna mina ewentualnie. Jakbym go naprowadził, powinno się udać z wybuchem. Tak jest. No i co? Uderzenie? Jeszcze nie załatwia sprawy, niestety. Dopiero teraz. No i oczywiście głównego obwodu nie zdobyłem, więc będę musiał tutaj po prostu wrócić za jakiś czas i... Lepiej przeszukam te wszystkie wraki maszyn. Może znajdę potrzebne części. No będę musiał tutaj wrócić za jakiś czas i liczyć na to, że jeszcze zdobędę ten główny obwód. A na teraz przejdźmy sobie tutaj, bo kolejna nieznana osada przed nami. A w końcu po tej stronie, to co to będzie? To jest ten znak zapytania. Na razie to zostawimy. Tu jest zdecydowanie bliżej. Bez żadnych przeszkód po drodze. Tu już nie ma maszyna, to znaczy, że nie ma też części. Muszę wrócić później. No i faktycznie wrócimy za jakiś czas, spokojnie. Niech to ostrze będzie jasne. W imię dziesiątki. Strażnica nieba przed nami, no i łowczyni, znowu ze splotami. Zostawiamy to w takim razie, bo nie ma tutaj niczego godnego uwagi. I chyba też nie ma co liczyć na dodatkowe notatki, co? To mamy tylko skrytkę z zapasami. No nie, niczego tutaj nie widać. Troszeczkę szkoda. Dobra walka, jak na cudzoziemkę. Niemniej jednak chyba skorzystam z okazji, że tutaj mamy też ognisko
No bo mógłbym się przenieść w inne miejsce, odczekać trochę, pokonać ogniarza i wtedy zdobyć ten główny obwód w końcu. Tym razem tam na miejscu spotkałem dwóch ogniarzy i jeden z nich pozostawił mi właśnie ten główny obwód, więc od tej pory mogę sobie odblokować dominację takiej maszyny. No ale to dopiero wtedy, jak powrócimy do bazy. Na teraz będziemy powolutku zbliżać się do obozu buntowników. Najpierw jeszcze zahaczę tutaj, po pierwsze ognisko, po drugie siedlisko niszczycieli na dole. To całkiem niedaleko stąd, więc będziemy to mieli też z głowy. A zobaczymy przy okazji, czy nie ma tutaj na przykład jakiejś maszyny alfa, której być może nie zeskanowałem. Trudno jeszcze mi powiedzieć. Zaraz właśnie się upewnię. No jest tylko zwykły niszczyciel. Zresztą odmiana alfa już faktycznie mogła być wcześniej zeskanowana, no kto wie. No i teraz ruszamy do tego obozu. Nieco szybciej tam dojedziemy na kolco grzbiecie. No jak zwykle powinna to być całkiem spora miejscówka, gdzie tych buntowników będzie całkiem sporo do pokonania. A więc przygotujmy się na walkę, ewentualnie zaczynając od skradania. Tu jeszcze parę maszyn. Muszę na razie trzymać się z daleka. Teraz może zejdźmy. No i biegnijmy. Widać już kogoś, czy nie? Ej, bo tutaj się zbliża do mnie. Wygląda na to, że buntownicy zajęli ruiny. Co oni tu robią? Pęknięta skała. Dobra, teraz już słyszę chyba w oddali kogoś. Żołnierka buntowników mamy też na górze. No i to oczywiście nie koniec. Dobra. Podejdę nieco bliżej. Tu jeszcze ktoś. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy jest sens tutaj próbować się zakradać. Czy jednak sobie odpuścimy. Ona tutaj zwróciła uwagę i podejdzie bliżej, więc mogę to wykorzystać. Jeśli tylko wejdzie w te krzaki, to się rozprawimy od razu. No i tutaj właśnie przed wejściem ewidentnie ktoś czeka. Jakbym poszedł sobie tędy, sprawdził tutaj, czy czegoś nie mamy. No i spróbujemy dorwać, ale będę musiał chyba najpierw odwrócić uwagę. Jest czempion buntowników również. No, z odwróceniem uwagi może się właśnie prędzej uda. Mamy kamień. Ej, bo tutaj ktoś idzie jeszcze. Czołem, żołnierzu. No dobra. Ewidentnie nie oznaczyłem wszystkich. To jeszcze chwileczkę zaczekajmy. Najgorsze jest to, że oni tutaj w większości chyba mają te nakrycia głowy, więc nie jesteśmy w stanie ich wyeliminować jedną strzałą prosto w głowę. No ale zobaczymy. Tu jest jeszcze jeden. Dobra. Może teraz zarzucimy. Chyba ten kamień będzie właściwym wyjściem. Tak, słyszałam cię. W samym wejściu będzie ciało, więc na pewno to zauważą już niedługo. No ale liczę się z tym, że i tak będziemy musieli powalczyć. Jakby mnie tu nie było. Na razie po prostu kogo się da, to likwidujemy po cichu. Aż do momentu, kiedy się faktycznie trochę więcej zadzieje. Dobra, tutaj chyba wszystko. No tam na górze właśnie jakby strącić jeszcze jakiegoś przeciwnika. Tak się składa, że tędy możemy wejść chyba. Chociaż nie, wydaje się, że jestem troszeczkę za nisko. No i patrzcie, ilu ich tu jeszcze jest. Całe mnóstwo przeciwników. Udało się. To wygląda jak jakieś wykopaliska. Jeśli znajdę kogoś, kto tu rządzi, będę mogła się dowiedzieć, co knują. No, na przykład ciebie. On jest tu najważniejszy.
Przeszukamy go od razu. Klucz do bunkra. Starożytny klucz. Ciekawe, co otwiera. Przekonamy się. Tam oprócz tej jednej osoby kręci się ktoś jeszcze, bo jeśli nie, to moglibyśmy spróbować zaskoczyć. Tu na pewno jest ich więcej. No, jeśli zdążę podejść... Zamarznę tu na kość! Poszło, szybko i sprawnie. A jak ciebie dopaść? Oto jest pytanie. Bo tutaj mamy przejście zagrodzone, ale chyba mogę spokojnie przejść też dookoła. Tam już zauważyli ciało, bo mamy znak zapytania na górze ekranu. Już myślałem, że Aloy mi spadnie. Na szczęście nie. Ale patrzcie, już się właśnie dzieje. Teraz będą mnie poszukiwać zdecydowanie bardziej aktywnie. Widzą mnie. No, jeszcze dałem się pokazać, więc teraz już możemy właśnie od tej pory walczyć. Trafiłem. No, pozostali wciąż nie wiedzą, gdzie jestem. To chyba kluczowa informacja w tym wszystkim, bo nadal możemy wykorzystać element zaskoczenia. Jakby kogoś pokonać się z góry tutaj, byłoby pięknie. Wyślijmy po kogoś, żeby zajął się ciałem. Dobrze! Dobra, chciałem to zrobić troszkę inaczej, ale tak też może być. Wystarczająco szybko pokonałem tutaj tego przeciwnika, żeby nikt się inny nie zorientował. Dobra, mamy kolejnego zaraz obok. Właśnie sobie poszedł. No szczerze mówiąc, nie sądziłem, że tak się uda tutaj poczyścić ten teren. Myślałem, że dużo szybciej dojdzie do walki. Więc buntownicy wydobywają rzeczy z dawnego świata. Ale po co? Tak widać, że kurczę, obóz po obozie odkrywamy coraz więcej sekretów. No tutaj ewidentnie coś mamy. Jest nagranie, albo przynajmniej jakiś zapis tekstowy. Proszę bardzo, aktualne rozkazy. Właśnie musiałem powiedzieć cywilom, że nasi żołnierze nawiązali kontakt z wrogiem na północy. W pokoju było tak cicho, że słyszałem, jak robią w spodnie. Mamy dostarczać zapasy wszystkim jednostkom, ale mój kolega z operacji mówi, że wróg przeszedł przez Zatokę San Fran, jakby cała piekielna flotylla była zrobiona z kartonu. Jeśli przełamiał linię frontu, będziemy musieli się cofnąć i zabezpieczyć rezerwy ogniw zasilających. Nie dam tym cholernym botom więcej energii. Nie będzie tak łatwo. Czy mamy tutaj coś jeszcze? No, nie skorzystamy z tego schowka, przynajmniej dopóki nie przejmiemy tego obozu. Ale jakby sobie wejść tutaj jeszcze. Ten zdobyty klucz musi być gdzieś jeszcze do wykorzystania, to na pewno. Snajper synów Prometeusza. Czyli znowu ludzie Silensa się odzywają. Do tego nie mamy klucza, jak rozumiem. Na górze jeszcze ktoś. To też podejdziemy powolutku. Ciekawe, czy się akurat nie odwróci. Nawet płuca mi tu zamarzają. Czyli zdążyłem, co? Gdzie są pozostali? Czy już tylko ostatni przeciwnik mi został? Trochę tak by to wyglądało. Spróbujemy z góry zaatakować, powiem wam. Powinno się udać. Cudzoziemka! Cios z góry nie wyszedł, ale i tak. Zaatakowaliśmy z zaskoczenia i to najważniejsze. No dobra, no gdzieś tutaj ten moduł klucza musi znaleźć swoje zastosowanie. Może właśnie na dole, patrzcie, tam ewidentnie coś jest.
Ja. Drzwi są zamknięte. Bunkier. To tam próbowali się dostać? I chyba już się dostali, bo mamy tam przeciwników. Teraz powinnam otworzyć te drzwi. No, spróbujmy. Zobaczmy, co tak zaciekle chronią buntownicy. No proszę. Co wy tu robicie? Znowu dowódca obozu do pokonania. Jeszcze ważniejszy od czempiona chyba. Kurde, gdyby udało się go tutaj też zaskoczyć, mieć od razu go z głowy, byłoby pięknie, ale nie wiem, czy on tak bardzo podejdzie tutaj do mnie. A wiecie, no zawsze można spróbować zaatakować na przykład grotomiotem. I tak też chyba zrobię. Tutaj mamy jednego gościa z ciężką bronią. On jest też podatny szczególnie na plazmę. Nie wiem, czy to samo tyczy się pozostałych. No tutaj akurat kwas. Okej, w ich przypadku można zastosować elektryczność. Teraz są czujni. Dobra. Zmieniamy szybko. Widzę wroga! Ładnie. No i jeszcze przywódca. No, widzę. To wygląda jak jakiś magazyn? Troszkę może jak magazyn wygląda rzeczywiście. Rozejrzyjmy się tutaj. Jest kolejny zapis. Panowie też przeszukani muszą być. Działko uśmiercacza na razie mi się nie przyda. Ale ciekawe, bo wygląda jakby jeszcze ktoś był w pobliżu, skoro mamy ten znak zapytania widoczny. Tak jakbym kogoś gdzieś tam w tle słyszał jeszcze, ale nie wiem, czy faktycznie. No chyba musimy skoncentrować się na tej notce, którą tutaj mamy do odczytania. Więc jak już mamy wszystkie skrytki za sobą, no to sprawdźmy to. A nie, to jest urządzenie komunikacyjne. Zawiera nagranie. Patrzcie, Aloy. To... ja. Do wszystkich inżynierów i robotników. Znaleźć Nora, która rozwala nasze placówki. A jeśli ktoś jeszcze raz nazwie ją przy mnie zbawczynią albo czempionką, to zmiażdżę mu krtań! Asero! Potrzebujemy cię! Nie panikujcie! Zaraz przyjdę! Macie ją znaleźć i ma być martwa! I przynieść mi jej fokus, jak skończycie! Silence by się wkurzył, jeśli zdobędę te dane. A więc to tak. Silence działa razem z synami Prometeusza. No to już akurat wiedzieliśmy. Może też zależne jest to od tego, do jakiego obozu najpierw się dostaniemy, ale po tym jak przejęliśmy obóz buntowników o nazwie Rój, no to przypominam, że tam rozpoczęło się później zadanie, że w bazie skontaktowaliśmy się z Silencem. Tutaj jest ten obóz buntowników, a teraz jesteśmy właśnie po tej stronie, pęknięta skała. Pomów z opiekunem? Beznadzieja? Co to ma być? A, dobra, tereny łowieckie. Cały czas oczywiście widoczne na miejscu, ale w ogóle coś się chyba zgliczowało, bo patrzcie, bastion. No nie, ja jednak bym sobie pozostawił to zadanie. No i teraz w końcu? Jeszcze nie wszystko, patrzcie. Tutaj dopiero parę rzeczy się pojawiło do zbadania. Źródło energii częściowo uszkodzone. Sprawdzamy. Eksperymentowali z ogniwami ze Starego Świata. Jest ich tutaj mnóstwo. Chyba ostatnia rzecz już mi tylko została. Schematy, wadliwe projekty. Te zwoje, mnóstwo projektów broni, w zasadzie wiele wersji jednego. Żaden nie jest ukończony.
Więc synowie Prometeusza chcą stworzyć broń w oparciu o pradawną technologię. Pomagali Silence'owi stworzyć tę, która zabiła Zenitkę. Cokolwiek to jest, wykorzystuje ogniwa. Mimo wszystko jeszcze tego nie skończyli. Jeszcze. Jeśli zdestabilizuje to ogniwo, powinnam wywołać reakcję łańcuchową, która wysadzi bunkier. Bez bunkra, bez ogniw, bez nowej broni. Powinno się udać, co? Musimy spróbować. Będzie tylko kilka sekund na ucieczkę przed wybuchem. Teraz w nogi! Aha, od razu się przenieśliśmy. Już raczej nie stworzą nowej, straszliwej broni. Teraz pewnie stąd odejdą. Z drugiej strony, zawsze mogę sama się nimi zająć. Tak czy siak, główne zagrożenie minęło. Czyli wynika z tego, że jeszcze ktoś tutaj pozostał niby. Mamy na górze jedną osobę. Ciekawe, czy ją trafię, czy jednak będę musiał tutaj podejść nieco bliżej. Dość skradania się. Znowu ty. Tutaj! Jeszcze ty. Dobra, znowu. Aj, ciężko będzie z daleka trafić. Spróbujmy podejść. Tyle wystarczy. Jeszcze tam ktoś chyba. Właśnie. Może przeszukajmy tego, którego tutaj pokonałem. Dobrze, i teraz. Celny headshotik. I nadal jeszcze ktoś atakuje. Dobra, rozglądamy się. Nie jest to oczywiście wymagane, żeby wszystkich pokonywać, no ale spróbujemy. Bo tutaj już to czytaliśmy. No, z której strony mamy tego gościa? Nie mam pojęcia. Trudno wypatrzeć w takich chwilach. Tak czy siak, tamto zadanie już niedostępne, bo ukończyliśmy to. I nie wiem, czy jest jeszcze sens szukać brakującej osoby. No tutaj mamy najwyraźniej. Możemy zaatakować. To ona. Jeszcze raz. No, i to już naprawdę wszyscy. Od razu pytajnik nam zniknął. Skoro synowie Prometeusza wiedzą, kim jestem, powstrzymanie ich nie będzie łatwym zadaniem. Przynajmniej znam jej imię. Asera, przywódczyni. Powinnam pomówić z Arendem. Może on wie, kto to. A widzicie? To tak po każdym obozie możemy kontaktować się z Arendem? Czyli rozumiem, że to głos Asery tutaj słyszeliśmy na poprzednich tych nagraniach, bo był tutaj ten tajemniczy głos. I możliwe, że to właśnie była Asera. Teraz się to wszystko w jedną całość zdaje składać. Nagroda. Dobrze, w takim razie nie pozostaje nic innego, jak tylko rzeczywiście powrócić do bazy. I tak miałem tam się udawać. No a przy okazji porozmawiamy z Arendem, prawda? No a wiadomo, że miałem się tutaj udawać przede wszystkim po to, żeby naprawić dominację ogniarza i nie tylko. No a jak możemy również pchnąć do przodu wątek związany z synami Prometeusza, no to spróbujmy. Przeczytam to później. Ciągle w pośpiechu, prawda? No i mamy to. Wiem, kto stoi za synami Prometeusza. Kobieta imieniem Asera. O nie. Pamiętasz, że Derwal miał bandę wyrzutków, którzy swego czasu mścili się na Karja? Ona w niej była. Pierwsza druciarka we Włości z własną kuźnią. Ale gdy jej rodzina zginęła w krwawych łowach, odbiło jej. Mocno. Myślałem, że nie żyje. Że ludzie Marada ją zabili. Żyje. I pragnie się zemścić na Karja. Musimy dowiedzieć się, skąd operuje i ją powstrzymać. Nie miałem szczęścia i nie znalazłem nikogo z fokusem w Złomiankach, więc teraz sprawdzę samotne światło. A ja będę miała oko na jej ludzi. Znajdziemy ją. Musimy. Bandyci tacy jak ona zabili moją siostrę.
No my też się oczywiście będziemy zajmować kolejnymi obozami, już chyba nie zostało ich za wiele. Pamiętaj, synowie Prometeusza w samotnym świetle. Jasne, bez obaw. No i co? Pora przy okazji udać się tutaj. Wszystkie dominacje aktualne będą naprawione w ten sposób. Tutaj mamy dominację ognistego pazura. No i dominację ogniarza. Proszę bardzo. Tak naprawdę została nam tylko jedna maszyna, która najwyraźniej fabularnie będzie odblokowana. A więc czekamy, no bo tutaj wszystkie kotły poboczne już zostały przejęte. Zlecenie ukończone, to już mniej istotne, ale najważniejsze, że mamy też za sobą. No i w takim razie przeniósłbym się znowu do jakiejś osady, gdzie tradycyjnie, jak to w ostatnich odcinkach, zagralibyśmy w napad maszyn, a z tego co pamiętam, jeszcze ten napad maszyn był chyba tutaj, w Solance, mówiłem o tym ostatnio. Tak, tutaj właśnie mamy napad maszyn dla wprawionych, dlatego teraz przenieśmy się tam. To będzie ostatnia rozgrywka, jeśli chodzi o ten poziom trudności dla wprawionych, więc później będziemy chyba mogli zabrać się za poziom dla zaawansowanych, o ile to jest tym kolejnym. Chociaż ciągle mnie zastanawia, czy nie podjąć się też tego... Chodź, pohandlujmy! ...tego napadu maszyn u Erenda. No ale zobaczymy, tutaj liczyłem, że może coś nowego znajdę u sprzedawcy, ale wygląda na to, że nie. Imię dziesiątki. Mam kilka plansz do gry w napad maszyn. Chcesz zagrać? No tak się zastanawiam, czy wybrać sobie znowu jakiś inny zestaw, czy jednak zdecydować się na któryś ten znany. No tutaj w ogóle musiałbym otworzyć sobie i coś powybierać. Albo dobra. Na razie wyjdźmy stąd, nie zapisuj i weźmy ten zestaw drugi z wcześniejszych odcinków. Tutaj widzę, że przeciwnik nie ma zbyt wielu maszyn. Nie powinno być problemu. Czas zaczynać. Chociaż oczywiście lekceważyć też nie możemy. Kolcogrzbiet. Standardowo po lewej stronie. I teraz tak, która maszyna miała wzmocnienie? Tutaj ten długonóg na przykład. A, bo patrzcie, mamy tutaj podtopione tereny po raz pierwszy. No dobrze. Ustawię się może tutaj. Albo tu. I z kolei, która maszyna lepiej sobie radziła z terenu trawiastego? Śmigacz. Niech będzie. Do tego tutaj jeszcze złomiarz i brzytwopiór. Teraz ja ci coś pokażę. Pokaż, co umiesz. No tych podtopionych terenów musimy unikać. Minus jeden do siły. To jest właściwie teren bagienny. Wejście na to pole zatrzymuje ruch po ziemi, a to widzicie. Czyli w tym przypadku maszyny latające lepiej by działały. Nie podejdę wystarczająco blisko, żeby zaatakować, prawda? To jest kłopot. Dlatego chyba na razie się jeszcze wstrzymam. Chyba, że tutaj się ustawimy, ale to też nie wiem, kurczę. Wycofamy się na razie. I będę za chwilę decydował, co i jak. No, tutaj niestety tędy przejść nie mogę. Mamy brzytwo pióra. Dobra, ustawmy się może w ten sposób jakoś. Tutaj właśnie z przodu, no sam nie wiem. Moja kolej. I co zrobisz? No widzę, że te tereny bagienne sporo mogą zmienić. Dobra, jakby się tutaj ustawić na terenie górzystym. Ryzykuję oczywiście trafienie, no ale trudno. No i tutaj właśnie przejść nie możemy. Chyba, że pójdziemy sobie tak jakoś. O, teraz ja. Powinien zaatakować. Działaj. No
A patrzcie, jednak nie zaatakował. No dobra. I teraz, jakby tutaj spróbować, to będzie tylko minus 2. A tutaj minus 4. To całkiem spoko. Czyli możemy to wykorzystać. Z tej strony. Też minus 4. Niezły ruch! Czas zmienić plany. W ten sposób. I poszła. To było do przewidzenia, że zaatakuje. Twoja tura. Teraz ja w takim razie. Musiałbym się tutaj wydostać. Minus 3 będzie. No tak, mamy minus 4. Czy któraś maszyna sobie lepiej poradzi? Niekoniecznie. A z kolei tego nie dopadnę tak do końca. No dobra, no możemy spróbować. Na razie w ten sposób. I ewentualnie jeszcze z przeciążeniem. Mamy zwyciężczynię. Było fajnie. Czyli udało się. Nie musieliśmy trzech maszyn pokonywać. Teraz druga plansza. Widzę, że mój przeciwnik teraz się koncentruje na trzech mocnych maszynach po prostu. Powodzenia. Też jest to jakiś pomysł, ale nie wiem, czy najlepszy. Dobra. Ustawiamy to po raz kolejny. Nie wiem, czy właśnie podobnie jak było wcześniej. Tutaj znowu ten teren trawiasty. Może tutaj niech będzie. No i do tego złomiarz. No i brzytwopiór. Teraz ty. Czyli ja zaczynam. No dobra, nie będę zmieniał na razie zbyt wiele, oczywiście. Chyba, że odrobinę się zbliżyć i później móc właśnie zaatakować. Dajmy tutaj. No i tak też się mogę przesunąć. Dobra. Dobra, dam radę. Teraz ty. Oby teraz nie popełnić błędu niepotrzebnego. W ten sposób ciężko będzie zaatakować. Tutaj też nie za bardzo. Wszystko pewnie przez te bagniste tereny ciągle. Więc nie wiem, czy jeszcze właśnie nie zwlekać chwilę. Bo mamy tutaj ten oprysk w razie czego. Dobra. Ustawimy się tutaj, trochę ryzykowne być może, ale zobaczymy. I do tego galop. Powiedzmy, że tutaj się zatrzymamy na razie. Muszę to przemyśleć. O kurczę. Poczuj ten ból. Jedną mniej. No to było nieprzyjemne, nie da się ukryć. Ale... Może jeszcze coś poprawimy. Dobra, tak nie ma co nawet. Ale tutaj. Maszyna padła. Daliśmy radę. I tutaj tak, 2 punkty, a ta maszyna jest warta aż 6 punktów. Muszlok łapa wystarczyłoby zatem pokonać. Bo półgoruk to niestety i tak muszę 3 maszyny unicestwić. No ale nie wiem, czy to będzie wszystko takie proste. Tutaj mamy aż minus 7, słuchajcie. Chyba muszę to zrobić. Dobre trafienie. Plus przeciążenie. I po mnie. Może następnym razem? Czyli udało się znowu poprzestać na dwóch maszynach. No i jeszcze trzecia plansza. Ten sam zestaw poproszę. I działamy. Po raz kolejny najpierw ja rozstawiam. No dobra, dajmy tutaj.
akurat właśnie ten brzytwopiór jest spoko. Wydaje mi się, że na tą planszę można więcej maszyn latających jednak sobie wybierać. Ja aż tak nie poszalałem w tej kwestii. Ale może być to jakieś tam wyjście, powiedzmy. No i jeszcze oprysk. Działaj! Możemy faktycznie działać. Tylko najpierw bym poczekał chyba na ruchy przeciwnika. Damy jedynie śmigacza, tutaj nieco bliżej. Na kolcogrzbiet. Jak tutaj zostawię, to oczywiście minus jeden punkt będzie, ale na razie chyba się wstrzymam. Dobra, dajmy powiedzmy w tym miejscu na razie. Dobra, dam radę. Pokaż, co umiesz. Średnio mi takie rozwiązanie pasuje tutaj. Tu mamy maszyny wartą 2 punkty, tutaj aż 6 skałokrusz. No i tutaj 2. Czyli skałokrusza przydałoby się pokonać. To znowu by wystarczyły 2 maszyny. Bo tu wiadomo, skałokrusz będzie najtrudniejszy do pokonania. Jak do tego podejść? Na pewno nie w ten sposób. Tutaj też będzie tylko minus 1. Czyli chyba na razie jeszcze bym się wstrzymał. Akurat w takich miejscach jest nasz przeciwnik, że ciężko tutaj coś więcej zdziałać. Powiedzmy, że się wycofam i będę czekał. Muszę to przemyśleć. A to dziwny ruch, że tam się ustawił i nie zaatakował? No niech będzie. No my teraz możemy to zrobić oczywiście. Tylko może tutaj złomiarzem? A, też kurczę, musi być różnica 2 pól, kurde. To on jednak nie zrobił wcale tak głupio. Patrzcie no. Totalnie nie możemy za bardzo mu nic zrobić w ten sposób. To jest przykre. Tutaj będzie sprint i po raz kolejny niewiele zdziałam przez to. No to jest naprawdę bardzo złe rozstawienie dla mnie teraz. Mogę tylko przeskakiwać właściwie. Kurczę, no sam nie wiem co zrobić. Czy się jeszcze jakoś inaczej przenosić? Możemy się przemieścić oczywiście. Ewentualnie dać przeciążenie, ale to chyba nie wchodzi tutaj w grę. Dobra, no zostawimy to tak. W ten sposób. Moja kolej. Ciekawe co on zrobi z tą maszyną. Pewnie atakuje. I co zrobisz? Patrzcie, tak się ustawiłeś? A, tutaj on ma ten oprysk, ma kolco grzbieta. Wszystko jasne. Dobra, no minus 2. I damy jeszcze chyba przeciążenie. I po twardym. A już myślałem, że będą kłopoty. A nie, tutaj przeciążenia nie możemy, ale możemy się za to ewentualnie wycofać. Więc nie wiem, czy tego nie zrobić. Przynajmniej kawałek jakby się cofnąć. A mogłem jednak przeciążenie, kurde, nie wiedziałem. To zawsze jest możliwe przecież. Tutaj troszeczkę brakuje. Ajajaj, chyba akurat będzie tak, żeby nic nie zrobić mu. Żadnej krzywdy. No to bym zostawił w takim razie. Dobra, muszę jednak tutaj chyba z przeciążeniem zadziałać. W ten sposób właśnie, co? Zabierzmy stąd tę figurę. Okej, bo ja też oberwałem przez to. Cudownie po prostu. To nie był najlepszy ruch w takim razie. O, teraz ja. Teraz ty. No i w końcu mamy tutaj jakieś chyba możliwości teraz. Z góry jakby zaatakować. Trzeba było zakryć to miękkie. Do tego przeciążenie.
No i tutaj. Zwyciężasz! To już była ostatnia z moich plansz. A oto i nagroda. Czyli 2 punkty umiejętności, mamy długonoga, figurę do napadu i to wszystko. Czekam na następną partię! Bo okruchy metalu, jak zdobywamy po 100 sztuk, to naprawdę nie jest za dużo, delikatnie mówiąc. No w każdym razie, jeszcze tak na koniec bym się przeniósł do innej osady, gdzie mogliśmy kupować jakiś nowy strój. A więc jesteśmy w Cierniowym Bagnie, gdzie, jak pamiętacie, ostatnio odkryłem, że znajdują się jeszcze jakieś stroje. Najpierw musiałem tylko udać się na polowanie na Behemota, dlatego że brakowało mi tutaj cyrkulatora Behemota. No i teraz już ten cyrkulator posiadam. Dzięki temu tenaktyjską zwiadowczynię możemy sobie wykupić. Poprosimy od razu. Zostały mi jeszcze tutaj 2 stroje legendarne, to też poza nagraniem. Muszę zapolować na maszkarę alfa i na ślizgawca alfa, aby pozyskać się serca. To jeszcze będzie oczywiście prędzej czy później możliwe. Wystarczy tylko troszkę czasu na to poświęcić. No i co? Sprawdziłbym sobie od razu ten strój. Myślę, że z tym wyglądem aktywowanym pobiegamy sobie w następnym odcinku. A do tego jeszcze tak na koniec podejdziemy tutaj do artysty, żeby może wybrać jeszcze jedno. A kurczę, to było tam na górze jednak. Myślałem, że muszę zejść. A tutaj błąd. A chciałem właśnie jeszcze tam skorzystać z usług tego artysty, żeby wybrać sobie na następny odcinek kolejne malowanie twarzy. Swoją drogą, to czy tutaj będzie to widoczne? No raczej dość średnio, ale mimo wszystko sprawdzimy. Tutaj już efekt końcowy za chwileczkę. A właśnie, dzisiaj mieliśmy tutaj poszukującą Nora. Nora pragnąca śmierci. A może jednak wybrać, kurczę, coś? Od banuków, tutaj bardziej widoczne. Co by tu jeszcze pasowało? No coś z tego na pewno. O, tenaktyjska zwiadowczyni właśnie. Może zostawimy to sobie. Wyjątkowo na kolejny odcinek. Proszę bardzo. Tak oto teraz Aloy będzie wyglądać w następnym materiale. Zlećmy jeszcze. I tutaj, gdzie jest chwilka spokoju, pożegnam się już z wami, mając nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak było, to zostawcie kciuka w górę i do usłyszenia następnym razem. Cześć!